Witam wszystkich. W dzisiejszym programie zajmiemy się gleburzerką. Jest to model 197RK. Gleburzerka jest wyposażona w silnik MAK K800H. Jest to ogólnozaworowa jednostka z filtrem powietrza, który jest piankowy. Tu jest pianka, tutaj wlewamy olej. Wchodzi olej do pewnego poziomu i to jest właśnie ten wkład filtrujący. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ten filtr wychwytuje bardzo dużo zanieczyszczeń. A wiadomo, że gleburzerka pracuje w dosyć dużym zapyleniu. Gleburzerka jest również wyposażona w kranik paliwa, który jest umieszczony tutaj. Mamy zamknięte paliwo, kranik, tutaj mamy otwarte dopływ paliwa. Jest też również dźwignia ssania, którą przełączamy, załączając ssanie. Włączamy ssanie, wiadomo, podczas zimnego rozruchu zimnego silnika. Gleburzerka jest trzybiegowa. Dźwignia biegów znajduje się tutaj. I są to trzy biegi. Przełączamy je sobie w zależności od tego, który bieg wybieramy. Mamy jeden do tyłu, zero, drugi i pierwszy bieg do przodu. Na kierownicy jest wyłącznik. Przekręcając, załączamy. I z racji tego, że mamy biegi na przekładni, to jest potrzebna tylko jedna dźwignia do załączania napędu. W zależności od tego, jaki bieg sobie wrzucimy, czy ten, wrzucamy i napęd nam działa wtedy na tym konkretnym biegu. Oczywiście gleburzerka, tutaj ją mamy postawioną na koła, żebyście zobaczyli, jak wyglądają koła gumowe. Normalnie jest ona wyposażona w noże. To są noże, to jest jedna i druga strona. Maksymalna szerokość robocza tej gleburzerki to jest 85 cm przy tych nożach. Oczywiście może być pomniejszona. Wtedy mamy na dwóch segmentach, to jest 60 cm. Do gleburzerki mamy pełen asortyment do pracy. Wiadomo, kupujemy gleburzerkę nie tylko po to, żeby kopać, ale również na przykład mamy obsypnik bardzo przydatny przy uprawach, na przykład ziemniak. Obsypnik ma tutaj regulację, czyli możemy sobie przestawiać. Tutaj jest dosyć ciasno to wszystko skręcone, ale zademonstruję. O, pokażę Wam, że można sobie płynnie ustawiać rozstaw. Do wszystkich tych trzech tutaj przystawek, które mamy, jest uchwyt. On jest mocowany z tyłu zamiast głębokościomierza. W tym miejscu przymocowujemy sobie, określamy sobie również głębokość, dokręcamy śrubą, ustalamy śrubą i mamy zamontowane ostrze. Co ciekawe, jest tutaj bardzo fajny pług. Pług jest wyposażony w lemierz, który ma dwie śruby. Odpowiednio wyprofilowany ze stópką, która ustala pracę tego lemiesza w jednej pozycji, na jednej głębokości. Kopaczka do ziemniaków. W zasadzie chyba nie będę musiał tłumaczyć, co ona robi. Też ma również stópkę, żeby się nie zagłębiało za bardzo. Prosta konstrukcja, można powiedzieć, bardzo prosta, ale skuteczna. Przy takiej maszynie, jak mamy gleburzerkę, wykopywanie ziemniaków idzie nam zdecydowanie łatwiej za pomocą tej maszyny. I na sam koniec, zamiast kół gumowych, które mamy założone w tej chwili, możemy założyć koła stalowe wspomagające. One będą nam potrzebne na pewno do lemiesza i do obsypnika. Bo wiemy, pług stawia dosyć duży opór. Obsypnik również. Koła gumowe mogłyby się kręcić w miejscu. Dzięki konstrukcjom stalowym tutaj cała gleburzerka
te koła się na pewno nie będą kręcić, tylko to się będzie zdawać zdecydowanie większy opór, zagłębia się w ziemię i pociągnie w tym momencie i pług, i obsypnik. W zasadzie to jest wszystko na tyle. Myślę, że wytłumaczyłem oczywiście pobieżnie, może za bardzo nawet tą maszynę, która tutaj jest.